Pomysłów na uczesania i fantazyjne koloryzacje jest mnóstwo. Czasem jednak zdarza się, że fryzjerzy stawiają czoła naprawdę nietypowym wyzwaniom. Jedna była bardzo dziwna, były te włosy poniżej pasa i robiłem w tym układzie ślubną 2 serca u góry i koronka na samej górze. Taka ślubna fryzura, taką sobie wymarzyli. Było to zamówienie z Francji, które przyszło, brali tutaj, pani brała tutaj ślub. Stylizacja fryzury panny młodej trwała niemal 3 godziny, a pracowało nad nią kilka osób, bo z pewnością nie było to łatwe zadanie. Podobnie zresztą jak pielęgnacja zaskakującej czupryny, którą nosi Adrian Afro-Kaczkowski. Młody lubinianin zawsze wzbudza duże zainteresowanie i często słyszy jedno pytanie. Czy to prawdziwe? No odpowiadam, że prawdziwe, chociaż często ludzie myślą, że to faktycznie peruka i muszę im pokazywać, że tu nie ma żadnych linii, że to od powiedzmy kleju czy coś, a też bywa tak, że muszą sami pociągnąć, żeby zobaczyć, czy to faktycznie jest peruka. Adrian zaczął zapuszczać afro 3 lata temu, za namową znajomych z technikum fotograficznego. Choć jest już wykształconym fotografem, woli stawać po drugiej stronie obiektywu i trzeba przyznać, że jest wdzięcznym fotomodelem. A jaki jest sekret pielęgnacji jego znaku charakterystycznego? Dbam jak każda normalna osoba, czyli używam szamponu i odżywki, no i codziennie rano rozczesuję ją grzebieniem do afro i to tyle tak naprawdę. I to tak raz, dwa, trzy, 10 minut i gotowe? Mhm. Znaczy, no rozczesywanie trwa od 5 do 10, zależy jak współpracują włosy, bo mają swoje charakterki. Podobnie jak Adrian, z fotografią jest także związana kolejna posiadaczka zaskakującej fryzury. Katarzyna Piela niezmiennie od 20 lat nosi imponujące dredy. Można robić warkocze, można robić koki, można chodzić w rozpuszczonych, ale nie polecam tego robić w pobliżu ognisk, ani tokarek na przykład. Generalnie można z nich zrobić mnóstwo rzeczy, mnóstwo fryzur. Jej fryzura także wzbudza duże zainteresowanie i jest zadziwiająca, zwłaszcza dla przedstawicieli starszego pokolenia. Chciałabym obalić pewien mit, bo większość ludzi twierdzi, że tych włosów się po prostu nie myje. Myje się, a właściwie można powiedzieć, że pierzy się jak sweter, także na szamponie niestety się nie zaoszczędzi przy takiej fryzurze. Do fryzjera nie chodzę, pielęgnuję ją sama. Jest to fryzura bardzo wymagająca bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo czasu. Poprawia się ją po prostu szydełkiem. Można by rzec, koronkowa robota. Ale dla takiego efektu warto. Przecież odważne, zadziwiające i wyróżniające się na tle innych fryzury są znakomitym sposobem na wyrażenie swojego stylu czy temperamentu. A w tej kwestii nie ma co dzielić włosa na czworo.